skłusza Redeco. www.redeco.pl. Większość liczącej 6 zawodniczek kobiecej kadry stanowią wrocławianki. Na mistrzostwa zakwalifikowały się Alicja Tchórz, Klaudia Naziębło i Dominika Sztandera z Juwenii oraz Anna Dowgierd z wrocławskiego Śląska. Medal którejkolwiek z nich byłby bardzo miłą niespodzianką. Bardziej realnym sukcesem będzie miejsce w finałowej ósemce. Stawkę naszych pływaczek uzupełniają Paulina Sikora i Aleksandra Urbańczyk. To właśnie ta ostatnia jest główną kandydatką wśród naszych pań do miejsca na podium w duńskim Erding. Znacznie więcej szans medalowych mają na Mistrzostwach Europy nasi pływacy. Głównym pretendentem do podium jest broniący złotego medalu na 200 metrów stylem grzbietowym Radosław Kawęcki. Swoją dobrą dyspozycję z zawodów Pucharu Świata będą chcieli potwierdzić w Danii także Konrad Czerniak i Paweł Korzeniowski. Przedstawiciele Polskiego Związku Pływackiego liczą tym razem na 5 do 6 medali. Do tej pory najlepszy występ w historii Mistrzostw Europy biało-czerwoni zanotowali w Trieście w 2005 roku. Zdobyli wtedy 11 krążków, w tym aż 5 złotych. Dało im to drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Tegoroczne pływackie Mistrzostwa Europy na krótkim basenie w duńskim Herning potrwają do niedzieli. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl